Film wiernie przedstawia autentyczne dokumenty historyczne, urzędowe raporty z epoki, korespondencję dyplomatyczną, protokoły procesowe itd. Dialogi oparto na korespondencji Marii Antoniny z matką, bratem i jej rodziną. Paryż, więzienie Conciergerie, 16 października 1793 roku, 10 rano. Maria Antonina. Historia prawdziwa. Do ciebie, droga siostro, piszę po raz ostatni. Właśnie zostałam skazana. Nie na hańbiącą śmierć, bo taką jest ona tylko dla zbrodniarzy. Sąd po jednogłośnym orzeczeniu ławy przysięgłych uznaje obywatelkę KP za winną spiskowania z wrogami Francji oraz usiłowania zburzenia państwa poprzez wojnę domową. Przeto zgodnie z artykułami kodeksu karnego odnoszącymi się do takich czynów zabronionych oskarżoną skazuje się na śmierć. Siadaj. Tego dnia Samson Kat był obecny przy odczytaniu wyroku. Maria Antonina wiedziała, że wkrótce umrze. Kazano jej wsiąść na pospolity wóz. Jako wyraz hańby musiała jechać na śmierć tyłem. Tłum krzyczał gniewnie. Spalcie włosy, nic nie może zostać. Mogą zrobić z nich relikwie. Z więzienia Conciergerie zabrano ją na plac rewolucji, dziś zwany placem zgody. Dwukilometrowa trasa zajęła półtorej godziny. Półtorej godziny wrzasków, obelki i krzyków. Miała 37 lat. Była królową Francji. Teraz zdetronizowaną. Co zrobiła, żeby zasłużyć na taki gniew? Czym zawiniła? Gdzie był lud? Czy to ten sam lud, który ją kiedyś przyjął z uznaniem? Gdy przybyła do Francji, witano ją łzami radości. Była bardzo młodą austriacką księżniczką. Właśnie poślubiła Ludwika Augusta, dziedzica tronu, którego rzecz jasna dopiero co poznała. Była niczym innym jak pionkiem w międzynarodowej grze politycznej. Austria i Francja zdecydowały się zawrzeć pokój, ona była jego symbolem. W drodze do Paryża towarzyszył jej przyjacielski Helvetes. W końcu skończyła się wojna z Austrią. Maria Antonina była prezentem niebios. Francuzi są odważni. Przywitali mnie jak dziecko, które wróciło do domu. Ale zbyt wiele komplementów mnie przeraża. Jak mam na nie zasłużyć? Już ich polubiłam i nie okazałam, że zbyt wiele ode mnie oczekują. Czuję, że mogę być spokojna. Maria Antonina przybyła do Wersalu. Na stałe mieszkało tam 3000 księżniczek, ministrów, dworzan i służących zajmujących 700 komnat pałacu. Widok ten oszałamiał. Póki co przyszła królowa Francji była dla wszystkich przedmiotem ciekawości, życzliwej i wręcz przeciwnie. Kim była Madame du Barry, faworyta Ludwika XV, zachowująca się jak królowa?
Liczyło się tylko życzenie króla. Maria Antonina dołączyła do zamkniętego świata z własnymi kodeksami i etykietą. Ludwik XV, dziadek Delfina, panował tu jako monarcha absolutny, jego kult był niczym religia. Małżeństwo Delfina i Marii Antoniny zostało zaaranżowane przez jej matkę Marię Teresę, cesarzową Austrii, i Choisela, ministra króla Francji. Austria obawiała się potęgi Prus, natomiast Francja – Anglii. W obliczu podwójnego zagrożenia Francja i Austria przypieczętowały przymierze. Ale sojusz nie został zatwierdzony jednomyślnie. Zanim Maria Antonina postawiła nogę na dworze, już miała wrogów, którzy pragnęli wojny. Oczywiście uważano, że jest ładna. Podziwiano jej wdzięki, ale pod sztucznymi uśmiechami nie kryło się nic innego jak podejrzliwość. Była i na zawsze pozostanie arcyksiężną Austrii. Pomimo tego zaprzyjaźniła się z Ludwikiem XV, oczarowanym jej młodością. Podoba ci się? O tak, Wersal jest wspaniały. Nie tęsknisz za rodziną? Nie przy tobie, panie. Mam nadzieję, że Ludwik August nie będzie zazdrosny. Nasza niewinna dziewczyna wkrótce zrozumiała, że jej matka, Maria Teresa, która nie znosiła kapryśnych Francuzów, miała rację. Wersal był najbardziej skorumpowanym dworem w Europie. Koncepcje, które tam się rodziły, szokowały cesarzową. Filozofowie oświecenia wątpili w religię i zasady monarchii absolutnej. Maria Antonina nie znosiła rządów Madame du Barry. Mieć na dworze faworytę, dawną prostytutkę? Rozstawienie po kątach nie będzie tolerowane. Postanowiła jej się sprzeciwić i nigdy z nią nie rozmawiać. Pomimo, że jestem delfiną, to nadal pozostaję cudzoziemką. Może się mylę, ale oni o tym nie zapomną. Niełatwo jest zadowolić wszystkich. Król starał się ją ułagodzić i sprawić, by Wersal stał się jej przyjaznym miejscem. Przedstawił jej dwóch szwagrów. Pani, poznaj swoją rodzinę. Hrabia Artois, przyszły Karol X, i hrabia Prowansji, przyszły Ludwik XVIII. Witaj w Wersalu, madame. Poznała ciotki, córki króla Ludwika XV, które nigdy nie wyszły za mąż, madame Adelaida, madame Sophie i madame Victoria. A madame du Barry? Dwór był zachwycony i robił zakłady, czy Delfina zatrzyma się i z nią porozmawia. Maria Antonina stała wyprostowana, ryzykując gniew króla. A du Barry, obrażoną i upokorzoną, obsypano kąśliwymi i coraz bardziej zjadliwymi komentarzami. Pewna własnych praw, ale osamotniona na dworze, Maria Antonina mogła polegać tylko na swojej matce, którą kochała i której się bała. Cesarzowej, która obserwowała ją dzięki swojemu ambasadorowi, Merciemu d'Argentu. Pada, gdy pisze do ciebie. Dubarry musiała się zgodzić. Jadłam z nią kolację, była pełna szacunku, ale niespokojna. Nie zwracałam na nią uwagi. Maria Antonina nie miała pojęcia, jak kiepska jest jej sytuacja. Owszem, była zamężna, ale bez syna i spadkobiercy wszystko mogło się zdarzyć. Tak w frywolnym otoczeniu uporczywe odmawianie rozmowy z Dubarry stało się sprawą państwową. Cesarzowa Maria Teresa musiała się wtrącić. Drażnienie króla nie wchodzi w grę, nie wolno jej odmawiać rozmowy z Dubarry. Przy każdym spotkaniu napięcie rosło.
Mamy dziś mnóstwo gości. Delfina się poddała, lecz jej uczucia się nie zmieniły. Nie jest aż tak nikczemna, jest w niej dobroć. Mówią, że pomaga biedocie. Ja się nią brzydzę. Wersel i Wiedeń odetchnęły z ulgą. To krótkie zdanie wystarczyłoby umocnić sojusz. Choć nie powstrzymywało języków od plotkowania na inny temat. Wczoraj w ogrodzie wydała się być zdenerwowana. Cokolwiek powiedzą, w sercu zawsze pozostanie Austriaczką. Wygląda na to, że małżeństwo nie zostało skonsumowane. Nic dziwnego, brak jej zdolności. Lub jest zbyt niewinna. To prawda, Delfina nadal nie powiła następcy tronu Francji. Maria Teresa była zaniepokojona. W listach żądała wyjaśnień. Obowiązkiem Marii Antoniny było urodzenie dziecka. Jak wyglądało życie intymne Delfiny i jej męża? Co Delfin robił z żoną w łóżku podczas swoich regularnych odwiedzin? To wszystkich zastanawiało. Wierzycie, że święte prawdy są wam dobrze znane i że wierni nie muszą ich poznawać, chrześcijanie. Lecz Bóg skarży się przez usta swego proroka Izajasza, że nie tylko niewierni obcy, ale jego własny lud poprzez brak nauki staje się niewolnikiem. Świątynia Pana, drogie siostry, życie tu jest tak monotonne. Pani? Czytaj dalej. Maria Antonina nie lubiła czytać, wolała śpiew, taniec, przedstawienia, ale musiała się poświęcić. Nie pozwoliłaby na nie Madame Etykieta. Takie przezwisko dała hrabinie de Nouay, której zadaniem było pilnowanie Marii Antoniny, by ta trzymała się zasad sztywnego systemu etykiety ustanowionego przez Ludwika XIV. Delfin jej nie pomagał. Był nieśmiały, powściągliwy, małomówny i całe dnie spędzał na męczących polowaniach, co nie miało dobrego wpływu na noce spędzane z Marią Antoniną. Nie brakowało mu inteligencji ani intelektualnej ciekawości. Sam w swoim gabinecie poddawał się marzeniom o podróżach i wielkich morskich wyprawach. Chodźcie. Jako kochanek nie robił postępów. Maria Antonina nadal nie była w ciąży. Sfrustrowana spędzała dnie z dziećmi swoich służeb. Co ja widzę? Co się tu dzieje? Nic takiego. Już was nie ma. Zmykajcie. Nikomu nie jest łatwo się porozumieć z madam, prócz etykiety.
Ludwik XV był stary i znużony. 50 lat panowania i rozpusty zmęczyło monarchę. Maria Antonina cierpiała na myśl, że nadejdzie dzień, gdy ona zostanie królową Francji. Czerwca 1773 roku Delfina i Delfin uroczyście wjechali do Paryża. Rozradowany tłum z nadzieją oklaskiwał parę. Tłumy cię uwielbiają, madame. Ludwik XV cierpiał na czarną ospę i wiedział, że nadchodzi jego koniec. Umierał otoczony przepychem Wersalu, pokryty krostami, wydzielający śmierdzącą woń. Wasza wysokość, musisz powierzyć się Bogu. Żałuję wielu rzeczy, ojcze. Ale najbardziej, że nie zrobiłem wiele dla ludu i Francji. Umarł król. Niech żyje król. Maja 1774 roku. Najdroższa matko, niech pan ma nas w swojej opiece. Król zakończył życie w południe. Wczoraj poprosił o namaszczenie chorych i przyjął sakrament z wielką pobożnością. Boże, prowadź nas. Jesteśmy za młodzi, by panować. Delfin Ludwik August został królem Ludwikiem XVI, a Maria Antonina królową Francji. Odziedziczyli królestwo w stanie kryzysu. Z trzech klas społecznych stanowiących królestwo, tylko stan trzeci, klasa średnia i lud płacili podatki. Burżuazja i duchowieństwo byli zwolnieni, tylko oni byli właścicielami ziemskimi i zajmowali lukratywne stanowiska. Monsieur.
Pozbawiona królewskiej protekcji, Madame du Barry opuściła Wersal. Dla królowej etykieta stała się przykładem oburzających komplikacji i ograniczeń. Budzę się o 9, ubieram, odmawiam poranną modlitwę, potem śniadanie i odwiedziny ciotek. W południe wszyscy przybywają. Nakładam szminkę i myję ręce w ich obecności. Jestem bardzo zajęta. Nic nie czytam, nic nie robię, jednak jestem zajęta. Nie mam ani minuty. Potem mężczyźni wychodzą. Panie zostają, a ja ubieram się na ich oczach. Każdy moment jej codziennego życia był zaplanowany co do minuty przez rygorystyczne nakazy, gdzie dominowały pojęcie pierwszeństwa i pozycja społeczna. Przywilej zakładania królowej koszuli należał do najbliższej krewnej króla. Hrabina Provence, jej starsza bratowa króla, zjawia się później. Wyrywa koszulę z rąk księżnej Orleanu, która nie jest godna, bo niższa rangą. W tym czasie królowa trzęsie się z zimna. To ohydne i męczące. Posiłki spożywa się publicznie, zgodnie z antyczną etykietą. Królowa musiała dobrze udawać, czekając aż król, który miał wielki apetyt, skończy posiłek. To było nieznośne. Dusiła się w tych krępujących i odwiecznych zasadach z przeszłości, których nikt nie chciał się pozbyć. Musiała uciekać z dworu i jego ograniczeń, by w końcu odetchnąć. Często późnym wieczorem dyskretnie opuszczała Wersal i jechała do Paryża. Czasami szła na bal do opery, innym razem w sekrecie. Odwiedzała kręgi hazardowe, gdzie spotykali się wyuzdani arystokraci, łajdacy wszelkiego pokroju i kobiety wątpliwej moralności. Udawali, że jej nie rozpoznają. Królowa Francji nigdy nie śmiałaby wybrać się na taką eskapadę. W ten sposób polubiła gry karciane i grała godzinami przeciwko doświadczonym hazardzistom. Musiała stracić wielkie sumy. Nikt nie wie jakie, nawet ona nie wiedziała. Oczywiście owe eskapady długo nie utrzymały się w tajemnicy. Wiedzieli wszyscy w Wersalu i w Paryżu. Król ofiarował jej Petit Trianon, zbudowany w ogrodach wersalskich za panowanie markizy de Pompadour. Maria Antonina, która marzyła o własnej posiadłości, była zachwycona. Natychmiast z radością przeprojektowała ogrody, wydając ogromne sumy. Zapraszam, madam. Spokojnie jak na wsi. Mów co chcesz, ale na dworze jest posępnie. Tu będzie nam dobrze. Pałacyk był jej schronieniem. Tu zapraszała najbliższych znajomych, tworząc mały krąg przyjaciół, co wzbudzało zazdrość innych. Popływamy po wielkim kanale? Tak. Książę de Ligne dołączy do nas. Wspaniały pomysł. Madame de Polignac, zawsze skora do zabawy, stała się jej przyjaciółką. Złośliwi plotkowali, że ich związek ma charakter seksualny. Cieszę się, że jesteś ze mną. Każdego dnia dziękuję Bogu, że cię poznałam. Dlatego królową uważano za lesbijkę. Całe lato spędzała w Trianonie. Dwór był oburzony. Królowa zaniedbywała swoje obowiązki, bo król tam nie sypiał. W ten sposób nie spłodzisz dzieci, napisała do niej matka z wściekłością. I fryzjer Leonard i modysta Rose Bertin przyjeżdżali z Paryża 3 razy w tygodniu. Młoda i ładna chciała być modna.
W tym roku modne będą krótsze włosy. Cieszę się. Nie przejdzie przez drzwi. W razie czego wasza wysokość pośle po nas. Dodać loczek? Nie trzeba. Dla równowagi. Asymetria jest równie czarująca. Wystarczy loków. Dla niej Leonard wynalazł pufę. Ekstrawaganckie uczesanie, które stało się idealnym celem karykaturzystów. Łódź. To były czasy pierwszych paszkwili, anonimowych pamfletów sprzedawanych przez ulicznych handlarzy. Naturalnie tworzyli je mieszkańcy Wersalu, nawet jeśli Maria Antonina domyślała się, skąd się biorą, nie zwracała na nie uwagi. Interesowały ją tylko własne zachcianki. Matka mogła ją besztać w listach. Te wszystkie szumne przyjemności są niestosowne. Maria Antonina nie słuchała niczego i nikogo, zajęta własnymi przyjęciami i kaprysami. Wybrani goście często odwiedzali Trianon. Król sporadycznie. Przebierali się, odgrywali teatralne role. Tego wieczoru Maria Antonina przebrała się za służkę. Było przezabawnie. Wasza wysokość? Od waszej pokornej służki. Bardzo dziękuję, madam. Moja przyjemność. W tej krainie snów postaci były obojętne na inną rzeczywistość niż ta w Wersalu. Jednak król wiedział, że jego królestwo przeżywa poważny kryzys finansowy. Ostre zimy, a po nich słabe plony wkrótce pogłębiły kryzys. W życiu królowej pojawił się Axel de Vercen. Ten przystojnie szwedzki oficer szybko stał się jej bliskim przyjacielem. W Trianonie miał swój pokój, w którym romansował tuż pod okiem królowej. Kochała go, trzeba przyznać, że był o wiele atrakcyjniejszy niż Ludwik XVI. Skradnę panu chwilę. To dla mnie przyjemność. Vercen również był bardzo wrażliwy na wdzięki królowej. Plotkarze mieli temat, sugerowali, że to romans. Nikt nie gra roli przyzwoitki, zatem nikt tak naprawdę tego nie wiedział. Czy naiwny Ludwik XVI nie kazał obserwować żony? Czy Maria Antonina była aż tak frywolna, aby zagrozić swojej pozycji? To prawda, że usilnie potrzebowała pocieszenia. Jeśli byli kochankami, a nic nie jest mniej pewne, to musiało stać się to o wiele później. Na razie oczekiwano od niej dziedzica. W pałacu para królewska znowu dzieliła to samo łoże, ale nie było lepiej. Przodkami Ludwika XVI byli Henryk IV i Ludwik XV, znani ze swojego umiłowania do romansów. Najwidoczniej jednak on tego po nich nie odziedziczył, bo był żałosnym kochankiem. Skonsultował się z medykiem, który rozważał małą operację, ale nie dawał gwarancji. Temat ten stał się pożywką dla plotek oraz pieśni, a pobożne dusze się modliły. Maria Antonina pozostawała obojętna na te pogłoski i nadal spotykała się z Vercenem. Zabiłabyś mnie? Nie, umarłabym z żalu. Nie można było jej ochronić przed własną atrakcyjnością. Król nie był w stanie robić wymówek żonie. Być może uważał, że to normalne, że woli towarzystwo innych niż jego. Bowiem król nie był zbyt towarzyski. Dwór go męczył. Czasami przechadzał się po dachach pałacu.
To było jedyne miejsce, gdzie mógł być tylko sam. Chodź tu. Z przyjemnością oddawał się pracom renowacyjnym. Nie, nie, w porządku, panowie. Kładziecie blachę pod dachówkę? Trzeba użyć dwóch haków, by przymocować ją do listwy. Tak jest, wasza wysokość. Mogę? Wyrafinowana królowa nie uznawała tak prostackich przyjemności. Dzień dobry. Panie, wyglądasz jak prostak oderwany od pługa. Byłem na dachu. Do zobaczenia. W Królestwie Francuskim źle się działo. Królowa była idealnym celem. Pojawiało się więcej pamfletów oskarżających ją o bezpłodność. Maria Antonina była ukochaną delfiną z obiecującą przyszłością, która nigdy nie nadeszła. Gardziła tymi karykaturami, które nie mogły pochodzić od ludu. Lud przecież ją kochał. Poza tym jej dwór mówił, że była urocza. Czy mogła wiedzieć, co naprawdę o niej myśleli? Ile prawdy może być w zwykłej pieśni? W Paryżu we wszystkich. Nie można się przejmować głupimi plotkami. To okropne, że postrzegają mnie jako cudzoziemkę, przejmującą się swoim krajem, a nie Francuzami. Skandal. Nazywają Trianon małym Wiedniem. To niedopuszczalne. Nikogo nie krzywdzą. Francuzi są zmienni, ale to odważny naród. Bo ty jesteś ich królową. Maria Teresa miała dość pisania do córki listów obfitujących w rady i upomnienia, które nie zmieniały stanu rzeczy. Wysłała do Paryża Józefa, króla Węgier i cesarza Austrii, brata Marii Antoniny, która była zaniepokojona. Wiedziała, że jej ukochany brat przybył ją obwiniać, a ona nie miała ochoty na jego wyrzuty. Powiedz, czy moja droga siostra należycie wypełnia swoje małżeńskie obowiązki? Moim zdaniem tak. Ale Józef zamierzał odkryć sekrety królewskiej sypialni. Ludwik wyjaśnił, że problemem był on i opowiedział, co radził mu medyk. Józef dał mu radę, w duchu przeklinając lekarza i naiwność szwagra. Król zapewne cierpiał na stulejkę, zwężenie na pletka, które powodowało ból przy próbie poruszania penisem i zaspokojeniu przyjemności. Problem może się rozwiązać samoistnie albo przy pomocy noża chirurgicznego. Nie wiadomo, jakie wyjście wybrał Ludwik XVI. Faktem jest, że kilka tygodni później małżeństwo zostało skonsumowane. Maria Antonina mogła przekazać matce dobre wieści. Król nawet powtórzył to doświadczenie i też z sukcesem. Najwyższa pora po 7 latach. Istniała nadzieja na dziedzica, a co za tym idzie zmianę nastawienia Marii Antoniny. Ale na to trzeba było zaczekać. Drogi bracie, miałam nadzieję, że będę mogła napisać, że jestem w ciąży. Moje nadzieje nadal są odległe, ale ufam, że to nie potrwa długo, gdyż król cały czas ze mną sypia. W końcu para żyła niemal w miłosnej harmonii. Jak się czujesz? Cudownie. Jestem szczęśliwy. Bardzo.
Muszę umyć ręce. Oczywiście. Ale za bramami Wersalu cierpiał lud. W niektórych prowincjach ludzie głodowali. Nieurodzaj spowodował niedostatek. Nadchodziła burza. Para królewska była na wszystko głucha. Choć król obawiał się trudności królestwa, martwił go wzrost żebraków na ulicach Paryża. Niepokoiła złośliwość pokazywanych mu pamfletów. Ale nie chciał martwić królowej. Nic jej nie mówił. A to dlatego, że w Wersalu nastały długo oczekiwane czasy radości. Po 8 latach małżeństwa królowa spodziewała się dziecka. Życie wróciło do normalności, co dodawało otuchy. Dworzanie zakładali się o płeć dziecka, oczekiwali narodzin króla. Grudnia 1778 roku nie bez komplikacji królowa urodziła. Poród zgodnie ze zwyczajem odbył się publicznie. Świadkowie mogli potwierdzić, że to królowa urodziła dziecko. Bardzo cierpi. Poród pośladkowy. Królewscy bracia stali w pierwszym rzędzie. W przypadku braku męskiego potomka korona należałaby do nich pod warunkiem, że przeżyją starszego brata. Urodziła się Maria Teresa Charlotta. Dziewczynka. Czasem los zmierza ku dobremu. Los to opatrzność czuwa nad nami. Mogła przypłacić to życiem, ale w końcu została matką. Troszczyła się o swą maryńką królewnę, ale to nie przeszkadzało, aby nadal trwoniła pieniądze. W pobliżu Trianonu zbudowała antyczną świątynię i dodatkowy pawilon. Za te pieniądze można było opłacić kilka pułków wojska i wykarmić tysiące Francuzów. Nie wspominając o gabinecie ruchomych luster, gdzie lustrami maskowano okna. Nowatorskie rozwiązanie i dość drogie. Jak? Pomysłowe. Coraz więcej czasu spędzała w Trianonie z najbliższymi przyjaciółmi. Dwór czuł się lekceważony i jadliwie to komentował. Tradycyjną arystokrację irytowała królowa niespełniająca ich oczekiwań, nie szanująca etykiety. Nie, nie jesteśmy wśród przyjaciół. Zobacz. W tym czasie flota francuska mierzyła się z Anglią na kanale. W listach do matki Maria Antonina wyrażała obawy, ale gdy była w swoim ukochanym pałacyku, szybko o nich zapominała, bo tu liczyła się tylko zabawa. Ładny? Mój ulubiony. Jej namiętność do biżuterii zaczynała kosztować kraj. Oczywiście plotki wyolbrzymiały wydawane sumy, więc lud uważał, że królowa rujnuje Francję. Wspaniałe. Panie Bomer, weźmiemy je. Doskonały wybór, Wasza Wysokość. Rozyno, przyjaciółko, nieszczęśnika bez grosza. Urodzenie, fortuna, zapomnijmy o złym losie.
Jeśli przysięgniesz, że masz czyste intencje, uwielbiam cię. Wystarczy, biedaku. Królowa kochała teatr, więc w pałacyku zbudowano scenę. Tego wieczoru wystawiała Beaumarchais, dramaturga i kontestatora. Nim porzucisz wyrzuty sumienia, wiedz, że cię kocham. Z radością podzieliłabym twój smutny los nieszczęsny. Lindorze, zostawiłabym to wszystko dla ciebie. Lecz ty tchórzliwie nadużyłeś mej dobroci. Sprzedałeś mnie nikczemnemu hrabiemu Almaviva, który dał mi dowód mej słabości. Ach, ma ukochana, dłużej nie będę cię zwodzić. Maria Antonina wystawiała Cyrulika z Sewilli, sztukę oczerniającą szlachtę i przywileje, nie zdając sobie sprawy z wywrotowej roli tej radosnej komedii. Dwudziestego dziewiątego listopada 1780 roku otrzymała tragiczne wieści. Maria Teresa, cesarzowa Austrii i matka, odeszła. Wasza wysokość, źle się czuje? Musiała pożegnać się z miłością do matki, twardej i fascynującej kobiety. Pożegnać się z dzieciństwem. Wraz z Marią Teresą odeszły wspomnienia małej księżniczki, którą była. Maria Antonina została bez matki. Dwudziestego drugiego października 1781 roku królowa powiła dziecko. Tym razem obecni byli tylko najbliżsi krewni. Urodził się chłopiec, Ludwik Józef. Narodziny delfina świętowano w całej Francji. Królewskim braciom nie było to w smak i sami rozpuszczali pamflety na temat królowej. Ich szanse na tron były teraz nikłe. Ale narodziny, choć tak oczekiwane, nie miały wpływu na panującą atmosferę wrogości. Zarówno w Paryżu, jak i na prowincji brakowało pszenicy i lud się buntował. Wygłodzeni ludzie atakowali magazyny handlarzy, których oskarżali o spekulacje. Te narodziny nam nie pomogą. Czas pokaże. Cieszmy się, przyszłość tronu jest pewna. Zawsze była. Chodźmy na spacer. Mój drogi, nie ulegaj zniecierpliwieniu i nerwom. Opatrzność wszystko widzi. Królowa, ślepa i głucha na problemy, wpadła w szaleństwo wydatków. Tkaniny z Lyonu i Wenecji. Wspaniale. Te trzy. Aftowana czerwień, zgadza się? Co tydzień przyjeżdżała Rose Bertin, by pokazywać nowe wzory. Rocznie Maria Antonina kupowała 170 sukien. W tym czasie, w roku 1782, Francję dotykała klęska głodu. Jej przypisywano słowa: nie mają chleba? Niech jedzą ciastka. Nigdy tak nie powiedziała, ale coraz więcej jadowitych paszkwili przypisywało jej najgorsze cechy i nazywało Madame Deficyt. Lekka i wygodna. Nie.
Ta kryje niespodziankę. Proszę. Niebywałe. Ludwik XVI na próżno zmieniał ministrów. Skarbiec był pusty. By stworzyć iluzję dobrobytu, inspektor generalny Calonne pomnożył prace inżynieryjne, co tylko pogłębiło deficyt. Królowa się nie przejmowała. Wasza wysokość? Zauważ, pani, o co chodzi? Proszę spojrzeć na liczby. Idź do króla. Spotkanie z królem nic nie dało. W 1784 roku w Paryżu ponad 500 tysięcy ludzi żyło w biedzie, co nie powstrzymało go od obdarowywania żony majątkiem w Saint-Claude i pałacem Fontainebleau, który ta całkowicie odnowiła. Powrót do natury był najnowszym trendem. A trzeba było być na czasie. Tak więc królowa miała małą farmę, Le Hameau, zbudowaną w wersalskim parku. Ludzie odgrywali rolę wieśniaków, a sama Maria Antonina rolę pasterki. Były prawdziwe krowy, masło, kurnik, gdzie kury znosiły jajka, gołębnik, króliki i sadzawka. Królowa poważnie podchodziła do tej sfery życia. Decydowała o nasionach i nawozach. Próbowała serów i owoców. Zatrudniła ludzi do polowania na krety i rozstawiania pułapek na szczury. Na dworze jadano produkty z Le Hameau. Obłudni dworzanie wpadali w zachwyt, choć jak mówiono, ryby ze stawu miały posmak mułu. To nasz sposób na walkę z deficytem. Żyjemy ze zbiorów farmy. Deficyt rósł, gdyż Francja teraz oficjalnie wspierała generała Waszyngtona w amerykańskim powstaniu i walce o niepodległość. Dwór oddawał się ułudnej zabawie w ciuciubabkę, by uchylać się od zdjęcia prawdziwej maski Francji. W Wersalu spalano 10 tysięcy świec dziennie. Koszt jednej był równy tygodniówce robotnika. Ale królowa to ignorowała. Skąd mogła wiedzieć? Nie widziała prawdziwego świata za drzewami i wodociągami Wersalu. Pan? De Fersen. Paryżu, w którym bywała okazyjnie, już jej nie witano. Wasz chwilę opisywał ją teraz jako zdeprawowaną, okrutną, zaprzedaną ciałem i duszą Austrii. Wtedy wybuchła słynna afera naszyjnikowa, która zafascynuje całą Europę i będzie śmiertelnym ciosem dla Marii Antoniny. Ponad 15 lat kompletowaliśmy najpiękniejsze klejnoty. Klejnoty warte ciebie, pani, tylko ciebie. Pan nie rozumie. Jest droższe od okrętu. Wasza wysokość, nie można ich porównywać, mają inne zastosowanie. Kardynał de Rohan wywodził się ze znakomitego francuskiego rodu. Rozrzutny, rozwiązły, zarozumiały, nazywany piękną eminencją. Był ambasador Francji w Wiedniu, drażnił cesarzową, a jej królowa go nie lubiła, czym był bardzo rozczarowany. Zawarł znajomość z hrabiną de la Motte, wywodzącą się z królewskiego rodu Valois, a nazywającą Marię Antoninę swoją kuzynką. Kobietą ambitną i podstępną, czego kardynał nie widział.
Jestem przyjaciółką królowej. Awanturnica przekonywała Deroana, że pomoże mu wejść w łaski królowej. Zaczęło od wyłudzenia dużych sum pieniędzy. Potem dowiedziała się o istnieniu naszyjnika. Z pomocą kochanka Retu de la Villeta, byłego skazańcy i fałszerza, wymyśliła śmiały i misterny plan, żeby go zdobyć. Genialnie. Uda się. Hrabina dała kardynałowi list, rzekomo napisany przez królową, z prośbą o pośrednictwo w zakupie naszyjnika. Kardynał był tak podekscytowany, że nie zauważył, że królowa podpisała się Maria Antonina de France, a nie jak zawsze Maria Antonina. Królowe podpisywały się tylko imionami. W końcu oszuści dokończyli dzieła. La Villette znalazła aktorkę i prostytutkę Marie Legay, nazywaną Mademoiselle d'Oliva, która była bardzo podobna do Marii Antoniny. Namówił ją do spotkania z hrabiną w bardzo delikatnej sprawie. Mogę pomóc? Tak się składa, że tak. Hrabina poprosiła mademoiselle, by ta grała rolę wysoko urodzonej damy. Potem poinformowała kardynała, że królowa pragnie się z nim spotkać. W sekrecie o północy na jednym z tarasów Wersalu. Pobiegł jak na skrzydła. Znasz sprawę? Oczywiście. Królowa. Kardynał był rozradowany. Natychmiast poręczył za zamówienie naszyjnika, który miał być dyskretnie spłacony. Eminencjo, w obecności tak znakomitej osobistości nikt nie podejrzewał, że to zwyczajne oszustwo. Naszyjnik dostarczono hrabinie de la Motte, która z pomocą wspólnika wywiozła diamenty do Anglii, a potem zamierzała się ulotnić, skoro plan oszustwa zakończył się sukcesem. Tymczasem królowa nieświadoma malwersacji rodziła trzecie dziecko. Była dumna, że powiła królowi drugiego syna. Ponieważ jednak nie otrzymano zapłaty, jubiler Bomer napisał list, a wkrótce osobiście zjawił się w Wersalu, żądając od królowej uregulowania rachunku. Wasza wysokość, przybyłem w naszej sprawie. Wyraziłem zgodę na sporą zniżkę. Oczywiście cena pozostanie naszą tajemnicą. O czym pan mówi? Nie mam żadnych zobowiązań. Nic nie podpisywałam. Nie wiem, o co pan prosi. Przerażony groźbą bankructwa, Bomer poprosił o spotkanie z królem. Dostałem list podpisany przez jej wysokość. Podrobiony to nie jej pismo. Mówiłam. Może pan odejść. Królowa była wzburzona. Dowiodła, że cała afera była wymierzona przeciwko niej. Kardynał de Rohan był oszustem winnym obrazy majestatu. Król kazał go aresztować przy całym dworze. Zamknięto go w Bastylii i prowadzono dochodzenie. Afera naszyjnikowa. Sprawa wywołała duże zamieszanie. Królowa nie cieszyła się dobrą reputacją. Plotki głosiły, że to ona kłamała. Rohan bronił się przekonująco.
Pokazano mi dokument podpisany przez królową. Skąd miałem przypuszczać, że jest fałszywy? Też jestem ofiarą spisku. Sędziowie zrozumieli, że to hrabina de la Motte ponosi winę. Skazano ją na publiczną chłostę, piętnowanie i więzienie. Kardynał został uniewinniony 3 głosami. Dla królowej była to upokarzająca zniewaga. Panie? Ten wyrok to dla mnie obelga. Musisz coś zrobić. Oczywiście. Zajmę się tym niezwłocznie. Dojdziemy sprawiedliwości. Lud uradowało jego uwolnienie. To brak wdzięczności wobec mnie. Mam nadzieję, że pewnego dnia przy twoim wsparciu wygram z tymi niegodziwcami. Król wygnał Rohana na prowincję. Jego decyzję postrzegano jako oznakę słabości, zadośćuczynienie królowej i kolejny błąd. Winna jest królowa, mówiono, i nie wierzono w jej niewinność. Po aferze naszyjnikowej opinia publiczna była wrogo nastawiona do Marii Antoniny. Pamflety o królowej! Afera naszyjnikowa! Pamfleciści rozpoczęli prawdziwą kampanię, i to wulgarną. Żadna postać królewska nigdy nie była tak znienawidzona. Istna epidemia pamfletów. Rozpowszechniane na całym dworze. Ciebie też nie oszczędzają. Jak mogą cię tak opisywać? To skandal. Jak znaleźć ich autorów i zapobiec szkodom, jakie wyrządzają? Czy można ich kontrolować? Królowa popełniła poważny błąd, lekceważąc opinię publiczną. Jako córka cesarzowej, królowa uważała, że jej pozycja jest boskim prawem. Przeto tak było i tak zostanie. Nie wolno zmieniać porządku świata. Aktywnie uczestniczyła w sprawach państwowych, ale to nie poprawiło jej wizerunku. Atakowano też króla. Klęska głodowa trwała od 1755 roku. Te z 82 i 85 doprowadziły kraj do ruiny. Parlament w Paryżu złożony z burżuazji i prawników pragnął ograniczenia władzy królewskiej. Gdy odmówił zatwierdzenia nowych kredytów, doszło do otwartego konfliktu z Ludwikiem XVI. I tak dalej. Musimy pójść na kompromis z parlamentem i ustalić lepszy system podatkowy. Tylko tak zmniejszymy deficyt i wrócimy do czasu świetności. Bez wątpienia. Musimy wziąć nowe pożyczki, nawet jeśli parlament odmawia. Zignorujmy go. Ty jako król masz wszelkie przywileje, by rządzić Francją. Masz rację, pani. Panie, z całym szacunkiem, liczby mówią same za siebie. Znam pana zdanie. Panowie, proszę o waszą opinię. Całej Francji wrzało. Król i królowa pozostawali ślepi na problemy. Zima była surowa, wrócił głód. Sytuacja stała się katastrofalna. Potrzebne były fundusze, nowe podatki i reformy. Parlament nadal odmawiał, a teraz żądał powołania stanów generalnych. Ludwik XV był zrozpaczony, ale głęboko przekonany, że jego władza jest niepodważalna.
Wiem, czego nie robić. Nie zniechęcaj się, panie religie, i prawo są po twojej stronie. Królowa ufała tylko jej wiernemu Fersenowi. Ale szwedzki arystokrata również reprezentował stare zwyczaje. Narzekający lud miał za nic i uważał, że z hołotą trzeba zrobić porządek. Spór z ministrami trwał. Maria Antonina namówiła króla, by wezwał Neckera, bankiera z Genewy, który w 1977 roku był generalnym kontrolerem finansów. To najlepsza decyzja. Królestwo oczekuje czynów. Obyś miał rację. Necker widział jedno wyjście. Powołanie stanów generalnych. Stany generalne były zgromadzeniem reprezentującym trzy stany. Kler, szlachtę i stan trzeci. Prowadzone zeszyty skarg gromadziły powody niezadowolenia Francuzów, które przekazano zgromadzeniu. Wszyscy domagali się lepszego systemu podatkowego. Nie powinieneś tego podpisywać? Dziękujesz tym, którzy podważają twoją decyzję. Nic nie mogłem zrobić. Panuje zbyt wielkie niezadowolenie. 5 maja 1789 roku Ludwik XVI i Necker otworzyli Stany Generalne. Relacje pomiędzy delegatem a monarchą były okropne, ale nikt jeszcze nie myślał o obaleniu monarchii. Czerwca 1789 roku zmarł starszy syn Ludwik Józef. Zawsze był chorowity. Był drugim dzieckiem utraconym przez parę w ciągu ostatnich 2 lat. W 1786 roku królowa urodziła drugą córkę, która żyła zaledwie kilka miesięcy. Opłakiwanie bolesnej straty dzieci przypadło im na trudne czasy. Musimy żyć dalej. W Paryżu nie było chleba. Rozboje stały się powszechne. Delegaci trzeciego stanu kwestionowali system głosowania, który automatycznie dawał większość szlachcie i klerowi. U bram Paryża mam 30 tysięcy ludzi. Rewolta zostanie stłumiona. Trzeci stan nie występuje przeciwko tobie, chcą tylko uznania własnych praw. Władza królewska jest niepodzielna. Trzeci stan ma poparcie ludu. Wyślij armię, panie. To rozwiąże problem. Odradzam, to zaogni problem. Nie sądzę. Nie tych, którym całkowicie ufam. Żegnam. W sali obrad stanów generalnych wydarzenia nabierały tempa. Kilku delegatów kleru i szlachty przeszło na stronę trzeciego stanu. Ludwik XVI zamknął salę obrad. 20 czerwca delegaci zebrali się w sali do gry w piłkę i złożyli przysięgę sporządzeniu konstytucji Francji. 9 lipca trzecia klasa połączyła siły i ogłosiła się konstytuantą. Władza królewska była poważnie zagrożona.
Necker był popularny. Jego odwołanie rozjuszył lud Paryża. 14 lipca zdobyto Bastylię, symbol władzy absolutnej. 16 król się poddał. Posłano po Neckera, ale było już za późno i nie mógł zapanować nad zgromadzeniem. Rewolucja się rozpoczęła. Dworzanie w panice opuszczali Wersal. Ludwik XVI sprowadził regiment z Flandrii, a żołnierze doprowadzali do kolejnych rozruchów. Wersal był pusty, Maria Antonina rozstała się z Madame de Polignac. Musimy jechać. Nie ma czasu, ludzie są wzburzeni. Cały kraj powstał. Dokąd? Do Wiednia. Mój brat pomoże nam stłumić zamieszki. Czy nie przesadzamy? Przecież wiele pułków nadal walczy, a deputowani nas szanują. Jeśli wyjedziemy, zarzucą nam dezercję i zdradę. Naszym obowiązkiem jest zostać. Zginiemy. Czuję to. Francuzi mnie nienawidzą, choć nie wiem dlaczego. Wiem, że się boisz, pani. Ale zgadzam się z hrabią Prowansji. Przemyśl to, panie. Podjąłem decyzję. Tej decyzji będzie często żałować. Dnia, gdy nie posłuchał królowej. Boję się o siebie i dzieci. Jesteśmy przerażeni. Wiem, co robię. Wyjazd byłby oznaką tchórzostwa. Opuśćmy chociaż Wersal i przenieśmy zgromadzenie do Paryża. Wykluczone. Deputowani nie wyrażą zgody. Winni są posłuszeństwo. Czyż nie jesteś królem Francji? Tak jak ty jej królową. W nocy 4 października kler i arystokracja w końcu zrzekli się swoich przywilejów. Narodził się nowy porządek. 26 października Zgromadzenie Narodowe wydało Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Jej artykuł pierwszy brzmi: ludzie rodzą się i pozostają wolnymi i równymi w prawach. 5 października tysiące głodnych i wściekłych Paryżan ruszyło na Wersal, by obalić dotychczasowych rządzących. Wasza Wysokość, proszę uciekać. Rankiem 6 października tłum otoczył pałac. Pod oknami na korytarzach słychać było krzyki: śmierci! Co to? Król i królowa oszołomieni, zrozpaczeni, wciąż nic nie rozumieli. Mała ich zdaniem manifestacja była w rzeczywistości rewolucją. Tego dnia po raz pierwszy w życiu królowa zobaczyła coś, o czym nie wiedziała lub nie chciała wiedzieć. Poddanych. Dostrzegła ich nędzę i ubóstwo. Dostrzegła również nienawiść i gniew. Tego gniewu nie złagodziłby żaden królewski majestat. Zbliżał się koniec pewnej epoki, a historia gnała naprzód. Życzenia ludu stały się od teraz rozkazami. Podróż z Wersalu do Paryża trwała 6 godzin. 6 niekończących się godzin. Król i królowa zamieszkali razem z dziećmi w Tuileries. Fersen, dozgodny przyjaciel, odwiedzał królewską rodzinę. Przyjacielu, pani, jak żyjecie? Dobrze. Co dzień słyszę obrazy i groźby. Gdy staję w oknie, od razu wyzywa mnie pijany tłum. Nigdy nie krzywdziłam, wręcz przeciwnie. Pani, błagam, wyjedźcie razem z dziećmi z Paryża. Wybacz, ale tego nie zrobię.
Moje życie nie jest moją własnością. Muszę zostać tam, dokąd zawiodła mnie opatrzność. Zhańbiłabym własną matkę, gdybym uciekła od króla i moich dzieci. Ale pani, twoje dzieci. Dała się przekonać i namówiła króla. 20 lipca 1791 roku, w noc śmierci parze królewskiej, udało się razem z dziećmi i małą świtą uciec z Tuileries. Fersen zorganizował ucieczkę. Wkrótce mieli znaleźć się na drodze na wschód prowadzącej do Austrii. Zbyt słabe środki ostrożności sprawiły, że król został zdemaskowany. Królewską rodzinę zatrzymano w Varennes i zawrócono do Paryża ku ich hańbie. Ucieczka definitywnie zniszczyła resztki zaufania, którym poddani mogli jeszcze darzyć swojego króla. Przed wyjazdem bowiem Ludwik XVI popełnił błąd, zostawiając list, w którym szczegółowo potępiał rewolucję. List został upubliczniony. Rodzina królewska, postrzegana teraz jako zdrajcy, była trzymana pod ścisłą strażą. Wkrótce stali się uciążliwi dla społeczeństwa. Władza ustawodawcza została przekazana ludowi. Ustanowiono konstytucję, zalegalizowano Zgromadzenie Narodowe. Król nadal miał mieć prawo weta. Z czasem króla i królową zaczęto nazywać panem i panią Veto. W coraz częstszych dyskusjach pojawiały się życzenia powstania republiki. Maria Antonina wciąż walczyła, rozmawiała i dyskutowała z członkami zgromadzenia i błagała króla, by stawiał opór. W tamtych dniach pisała: niedola nas przytłacza. Gdyby nie ogromna miłość do moich dzieci, wolałabym umrzeć. Rewolucjoniści wciąż uzbrajali i szkolili ludzi do napaści na pozostałości po królewskiej rodzinie. 20 czerwca przybyli do Tuileries rewolucjoniści i wymordowali gwardię szwajcarską. Siądź na tronie. Już. Pod przywództwem Santerre dowódcy Gwardii Narodowej buntownicy pojmali króla. Panowie? Włóż. Król miał się dostosować do praw republiki. Wypijesz za zdrowie obywateli. Wypiję za zdrowie Francuzów. Obywateli. Wypiję za zdrowie obywateli. Maria Antonina przekazano uzbrojonym oddziałom. Wykazała się wielką odwagą. Obecność dziecka osłabiła zapał buntowników i oszczędzili królewską rodzinę. Maria Antonina była przerażona zasięgiem rewolucji. Nie było nadziei na ocalenie kraju. W tajemnicy pisała do Austrii i Niemiec, wzywając do koalicji przeciwko Francji. Ale obecność wrogów na granicy kraju wywołała falę patriotyzmu pośród młodych Francuzów, którzy masowo zaciągali się w obronie narodu. Dwudziestego drugiego września 1792 roku nowe zgromadzenie pod nazwą Konwent proklamowało republikę. Król został pozbawiony władzy, a rodzinę królewską zamknięto w twierdzy Temple. Teraz tam przeniosło się życie rodziny.
Czy moim przeznaczeniem było życie w tych czasach z tymi ludźmi? Policja rewolucyjna stawała się coraz bardziej brutalna i jedyna nadzieja była w zwycięstwie obcych wojsk. Arogancki manifest podpisany przez księcia Brunszwiku, dowódcy koalicji głoszący, że Paryż zostanie zniszczony, jeśli życie monarchów będzie zagrożone, rozwścieczył całą Francję. Wrogie armie przekroczyły granice. Naród był zagrożony. Aby ratować Francję, trzeba było wprawić Europę w osłupienie. Konwent oskarżył króla. Proces był szybki. Celem było doprowadzenie do bezpowrotnych zmian, stąd jego przykładowe poświęcenie. Nie chodziło o pozbycie się króla, ale monarchii. Skazany przez konwent na śmierć większością jednego głosu, Ludwik XVI żegnał się z żoną i dziećmi. Egzekucja odbyła się 2 stycznia 1793 roku. We wrześniu królową przeniesiono do więzienia Conciergerie, zostawiając jej los Austrii. Marię Antoninę rozdzielono z synem. Pozbawiono rzeczy osobistych i trzymano w celi. Młoda Republika była zagrożona od zewnątrz i wewnątrz, więc konwent wydał dekret o terrorze. Posypały się głowy. Niezdecydowani musieli umrzeć. Teraz każdy bał się o swoje życie. Maria Antonina była kozłem ofiarnym. Skandalicznie faworyzowana, nieokiełznanie rozrzutna, okrutna, nienawidząca ludu, zalotna królowa. Królowa nierządnica. Okrutna bestia żywiąca się ciałem. Jadowita austriacka wilczyca. Arcyksiężna celowo głodząca lud. Lubieżnica, lesbijka, winowajczyni, ucieleśnienie diabła marzące o piciu krwi Francuzów z ich czaszek. Komitet Ocalenia Publicznego z Robespierrem i Ebertem rozpoczął proces przeciwko kobiecie nazywanej wdową Capet. Oskarżano ją o zdradę, spiskowanie z wrogami, nie bez powodu i trwonienie majątku narodowego. Pożądane było podjęcie stanowczych kroków. Nie zdążymy przygotować dobrej obrony. To prawda. Macie rację. Poproszę konwent o 3 dni.
Tyle wystarczy. Zacznijmy od razu. Konwent jej odmówił. Przez cały czas trwania procesu królowa broniła się sama. Nigdy nie przestałaś niszczyć wolności. Będziesz chciała zasiąść na tronie po trupach patriotów. Nie ma takiej potrzeby, gdyż tron jest nasz. Jak jesteś zainteresowana republiką? Pragnę tylko szczęścia Francji. Ludzie do szczęścia potrzebują królów? Człowiek o tym nie decyduje. Co powiesz na zarzuty kazirodztwa wniesione przeciwko tobie? Dlaczego nie odpowiadasz? Sama natura odmawia odpowiedzi na takie zarzuty wysunięte przeciwko matce. Wzywam te obecne na sali. Dzisiaj już nie używa się trucizny. Oszczerstwa są niezawodnym sposobem na zabicie kogoś. Prostym i niewinnym. Dobrzy ludzie są zaślepieni. Tłum jest upojony. Postrzegają nas jako postaci żądne krwi, które chcą zguby Paryżan, podczas gdy my jesteśmy bezbronnymi więźniami. Pragniemy ocalenia szczęścia Francji za cenę własnej krwi. Kilka godzin później usłyszała wyrok. Obywatelko KP. Wykonanie wyroku odbędzie się jutro o świcie. Opuściła sąd bez słowa, bez najmniejszych oznak słabości czy oburzenia. Swój ostatni list pisała do bratowej Madame Elizabeth, która nigdy go nie otrzymała. Do ciebie, droga siostro, piszę po raz ostatni. Właśnie zostałam skazana nie na hańbiącą śmierć, bo taką jest ona tylko dla zbrodniarzy, lecz na połączenie z twoim bratem. Niewinna, tak jak i on, żywię nadzieję, że zdołam w ostatnich chwilach życia okazać podobny hart ducha. Jestem spokojna, jak spokojny jest człowiek o czystym sumieniu. Żałuję, że zostawiam moje biedne dzieci. Wiesz, że dla nich żyłam. Niech mój syn nigdy nie zapomni słów swego ojca. Nigdy nie staraj się pomścić naszej śmierci. Miałam przyjaciół. Myślę, że rozstaję się z nimi na zawsze bardzo boli. Z całego serca całuję ciebie i moje biedne, drogie dzieci. Mój Boże, jak strasznie jest porzucać je na zawsze. Żegnaj. Żegnaj. Wersja polska dla VOD.pl, film Faktory Studio. Tekst Agnieszka Sokół. Czytał Daniel Załuski.